Minęły równo 2 lata, od kiedy prezydentem Świdnicy została Beata Moskal-Słaniewska. Pytamy Świdniczan, jak oceniają ten czas. Dobrze, bardzo dużo się w naszej dzielnicy pozmieniało. Także, zadowolona jestem. Jak oceniam? Na razie dobrze, widzę pozytywne zmiany. Zwłaszcza w zieleni i zagospodarowaniu placyków. I chyba budownictwo socjalne. Tak mi się wydaje. Na razie pozytywnie. A kompletnie się tym nie interesuje. Kto jest na szczycie władzy? Kompletnie. Może młodzi ludzie szybciej? Wie pan, że nie miałem z nią jeszcze styczności poznać, także nie orientuję się w tym. Szczerze, nie mam zdania. Nie interesuję się za bardzo. Jedyne co pamiętam, to tylko aferę przed wyborami. Z ich udziałem. Poprzedniego prezydenta i tej prezydent. Z tego co słyszałam, moja koleżanka jest bardzo niezadowolona, bo została odebrana dotacja do żłobków prywatnych. Ja oceniam, nie mam żadnych w sumie zastrzeżeń, jeżeli chodzi o władzę pani prezydent. Czyli wszystko okej, tak? Myślę, że tak. Od 2 lat Świdnicy prezydentem jest Beata Moskal-Słaniewska. Tak. Jak oceniasz te 2 lata? Bardzo fajnie. Nie za bardzo jestem zadowolona. Więcej byłam zadowolona z Murcka. A dlaczego? Konkrety? Konkrety. Bardzo dużo pomagał dzieciom Murcek, bo jest oratorium UNSIM. Tam bardzo dużo pomagał dzieciom biednym, tym, którzy po prostu potrzebowali tej opieki. A pani tutaj to jest, nie ma, zresztą nie ma nic dla dzieci takiego, żeby było latem, żeby było więcej latem jak Murzek. Murzek tu zrobił dzieciom i w rynku, i na Ossirze, i wszędzie. Zawsze coś zrobił dla dzieci. Chodzi głównie o dzieci. Mnie się całkiem podoba. Tak? Tak. A co na przykład się podoba? Trudno mi powiedzieć, bo nie jestem młoda. Ale młodzież zadowolona, że coś tam się w tej Świdnicy dzieje i jest czysto i w miarę bezpiecznie. Bardzo dobrze, bardzo dużo się zmieniło w Świdnicy, na korzyść oczywiście. Myślę, że dalej będzie się rozwijać, wszystko w dobrym kierunku będzie szło. Proszę pana, ani źle, ani dobrze, po prostu nie mam z nimi nic do czynienia, oni ze mną i jest w porządku. Od 2 lat Świdnicy jest nowa pani prezydent. Jak pani ocenia te 2 lata? My jesteśmy z Krakowa. Z Krakowa jesteśmy i my tylko przejazdem. Nie jesteśmy. A ładna Świdnica podoba się? Piękna. Świdnica jest piękna, naprawdę super. Lubimy tu przyjeżdżać.